Gazet geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Po 24 lutego 2022 roku pojawiło się wiele interesujących dyskusji i wiele ciekawych komentarzy dotyczących kwestii rejestracji broni. To wszystko, oczywiście, na kanwie wojny na Ukrainie i takich doniesień, które pojawiły się w internecie o tym, że siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, że także wywiad rosyjski starał się pozyskać listę osób posiadających broń w tym na przykład listę myśliwych w poszczególnych kołach łowieckich to wszystko oczywiście po to aby aby przeciwdziałać potencjalnej partyzantce potencjalnym działaniom nieregularnym tym wszystkim działaniom, które po pierwsze przeciwdziałałyby rosyjskiej okupacji, a po drugie mogłyby utrudnić przeprowadzenie na przykład referendum o przyłączeniu poszczególnych obwodów na, zwłaszcza na wschodzie Ukrainy do Federacji Rosyjskiej. I w tym kontekście oczywiście warto zadać sobie pytanie, czy w tych okolicznościach geopolitycznych, w których obecnie funkcjonujemy, tego typu procedura, procedura przechowywania danych elektronicznych o jeśli chodzi o posiadaczy broni palnej, jest czynnikiem, który wpływa pozytywnie czy negatywnie na bezpieczeństwo, bezpieczeństwo narodowe. W tym kontekście toczy się bardzo ciekawa dyskusja. Bardzo ważnym asumptem do tej dyskusji w Europie był wielki wyciek w Wielkiej Brytanii. Te media brytyjskie na przełomie sierpnia i września 2021 roku podały takie niepokojące dane, że nazwiska i adresy domowe ponad 110 tysięcy właścicieli broni w Wielkiej Brytanii wyciekły do. Internetu. Narodowa Agencja do Spraw Przestępczości i specjalne powołane grupy policjantów miały badać naruszenie bazy danych ze strony internetowej Gun Trader. Do niej, no, tutaj rzeczywiście miało dojść do takiego wielkiego wycieku w lipcu 2021 roku. W tym kontekście także toczą się bardzo ciekawe dyskusje w Finlandii. W Finlandii, która chce przystąpić. Do Sojuszu Północnoatlantyckiego i jedna ze specjalistycznych takich organizacji zajmujących się bezpieczeństwem w sieci podjęła właśnie ten, no, zabrała głos w tej, w tej sprawie. Grupa się nazywa Cyberwatch Finland. No i zdaniem, zdaniem tej organizacji tego typu działania, jak elektroniczne przechowywanie, czy w ogóle przechowywanie danych, posiadaczach broni. W ogóle rejestracja, państwowa rejestracja, centralna rejestracja broni jest bardzo niebezpieczna. Tutaj wskazuje Cyberwatch Finland, że Rosja może już posiadać jakąś część informacji, już może posiadać jakąś listę Finów, którzy posiadają licencję na broń, którzy są czy to skupieni, czy to w, w, w kołach łowieckich, czy, czy w ogóle po prostu posiadają broń. Dobrze, warto tutaj Zwrócić uwagę na fakt, że w Finlandii około 600 tysięcy ludzi posiada licencje na broń, na broń palną. No to, jest, to jest bardzo dużo w Finlandii, która liczy 5,5 miliona ludzi, a dla porównania, oczywiście można powiedzieć, że w Polsce, która liczy około 38 milionów, te pozwolenie na broń posiada około 250 tysięcy. I oczywiście to też wynika z pewnej kultury, z tradycji, zwłaszcza myślistwa Wielkiej Brytanii, połowa tych osób, które posiada pozwolenie na broń palną, to, to właśnie są pozwolenia na, na broń myśliwską. Natomiast no, biorąc pod uwagę to, że dzisiaj bardzo łatwo jest o wyciek. Danych, bardzo łatwo jest schakować różnego rodzaju bazy danych. No to warto sobie zadać pytanie, czy biorąc pod uwagę także doświadczenia z okresu II wojny światowej, prowadzenie tego typu rejestrów jest celowe. No ja tylko przypomnę, że obecnie w Polsce prowadzony jest taki, taki projekt w ramach projektu operacyjnego Polska Cyfrowa, który się nazywa System Rejestracji Broni. Tutaj ten projekt obejmuje lata 2014 2000 2020, jeżeli chodzi o cyfrową polskę, natomiast sam projekt jest związany z systemem rejestracji broni rozpoczął się w styczniu 2020 roku i ma zakończyć się w marcu roku 2023. i celem tego projektu jest stworzenie takiego rozwiązania informatycznego, który Pozwoliłby na prowadzenie elektronicznej ewidencji strzeleckiej broni palnej i także istotnych części strzeleckiej broni palnej, śledzenie różnego rodzaju zdarzeń, transakcji dotyczących broni, no i byłby oczywiście udostępniany bardzo licznym, licznym służbom i instytucjom państwowym, począwszy od Ministerstwa. Właściwego do, do spraw gospodarki przez Policję, Żandarmerię Wojskową, Agencję Wywiadu, ABW, SKW, SWW, CBA, Straż Graniczną, Służbę Celną, SOP i tak dalej, i tak dalej. W kontekście tych wszystkich dyskusji, o których wspomniałem, no ale także tego projektu dotyczącego właśnie tego systemu rejestracji broni, warto sobie przypomnieć doświadczenia z II wojny światowej, kiedy to, kiedy to istniał Państwowy Rejestr Posiadaczy Broni, a Niemcy wchodząc we wrześniu. W 1939 roku w granicy II Rzeczypospolitej właśnie bardzo szybko docierali do osób, które posiadały broń, a były zarejestrowane właśnie w tym państwowym, państwowym rejestrze. I te osoby były po prostu mordowane i bardzo często, że to bardzo często właśnie padały jako, jako pierwsze ofiarami właśnie tego, tego terroru, które zaprowadzały organy bezpieczeństwa III Rzeszy. No i dzisiaj biorąc pod uwagę fakt, że w erze cyfrowej bardzo łatwo jest zdalnie wejść w posiadanie tego typu, tego typu rejestrów i biorąc pod uwagę te doświadczenia, które które obserwujemy w wojnie na Ukrainie, no warto sobie zadać pytanie, czy taki w ogóle rejestr, taki rejestr jest potrzebny, czy ta centralna ewidencja jest w ogóle potrzebna. No, warto oczywiście także podkreślić to, że nasz naród jest rozbrojony, że ta kultura posługiwania się bronią, bronią palną jest bardzo niska i w ogóle świadomość, świadomość jakby wagi, potrzeby posiadania broni palnej jest, jest bardzo niska. Co oczywiście, co oczywiście ułatwia zadanie przestępcom, i w przypadku ewentualnej wojny będzie ułatwiało zadanie różnego rodzaju, niekoniecznie obcym siłom zbrojnym, ale także różnego rodzaju grupom przestępczym, które będą funkcjonowały. Wiemy doskonale, że każda wojna to także pożywka dla zorganizowanej przestępczości, dla różnego rodzaju osób, które chcą się bardzo szybko wzbogacić, niekoniecznie metodami etycznymi, oczywiście. W związku z tym ja osobiście uważam, że Prowadzenie takich centralnych rejestrów jest, jest po prostu błędem. Jestem wielkim zwolennikiem powszechnego dostępu do broni, do broni palnej. Jednocześnie no, zdaję sobie sprawę, że dzisiaj nawoływanie do takiego powszechnego dostępu, do, czy też do powszechnego wyrabiania pozwolenia na broń, no, może mieć efekt przeciwny do zamierzonego, jeżeli chodzi o system obronności państwa. To znaczy, no, może narażać potencjalnych posiadaczy, nazwijmy to legalnych posiadaczy broni zarejestrowanych przez w, w systemach państwowych, no, na przykre konsekwencje. W przypadku, w przypadku zaistnienia poważnego konfliktu, konfliktu zbrojnego. I myślę, że jest to jeden z tych, z tych problemów, które powinny być przedmiotem bardzo poważnej dyskusji w polskim parlamencie. I, no i warto, oczywiście, moim zdaniem, zliberalizować te, te przepisy, tak aby usunąć dane z, z rejestrów cyfrowych dotyczące posiadaczy broni, w ogóle z państwowych rejestrów, rejestrów które ewidencjonują posiadaną broń. Dziękuję Państwu za uwagę.